Miejski Tygodnik Informacyjny, Grzegorz Gabor, witam. Tydzień w miejskiej polityce rozpoczął się od konferencji prasowej prezydenta miasta dotyczącej aktualnej, trudnej sytuacji finansowej Świętochłowic, które jego zdaniem stoją na granicy bankructwa. Według wyliczeń magistratu w chwili obecnej zadłużenie Świętochłowic wynosi ponad 100 milionów złotych. Chciałbym Państwu przedstawić kilka kwestii bardzo, tak jak wspomniałem na początku, newralgicznych, ale też i trudnych, jeśli chodzi o miasto Świętochłowice. Kiedy 3 miesiące temu zasiadałem w fotelu prezydenta miasta Świętochłowice, w zasadzie okazało się, że w skarbcu mamy 20 milionów długu, tak naprawdę żadnych pieniędzy, dług, który w zasadzie to były zobowiązania finansowe, które były wymagalne na ten okres czasu, czyli w zasadzie za 2018 rok, jak później policzyliśmy, okazało się, że mamy tych faktur do zapłacenia w kwocie prawie 20,5 miliona złotych. To są niezapłacone faktury za składki na KZK GOP, niezapłacone faktury za prace budowlane, za remont budynku Urzędu Pracy, za budowę fontanny. To była kwestia prolongat ZUS-owskich, które okazuje się od wielu lat tak naprawdę są realizowane. I to wszystko sprawia, że miasto w zasadzie utraciło płynność finansową. Utrata płynności finansowej sprawia, że w zasadzie nie mamy pieniędzy na bieżące wydatki, bo zaczynamy w pewien sposób rolować te wydatki, musząc spłacać długi poprzedników, bo w tej chwili mijają już kolejne długie miesiące, kiedy wcześniej jakby odsuwaliśmy w czasie spłatę terminu tych faktur. Teraz już dochodzimy do ściany, gdzie część wykonawców w zasadzie buntuje się przeciwko przesuwaniu tych terminów płatności. Całkowicie ich rozumiem, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy prosząc o, czy wybierając wykonawcę, mamy z tyłu głowy świadomość taką, że nie będziemy w stanie im zapłacić. Tak niestety działali poprzednicy i z takim problemem stykam się dzisiaj. Jesteśmy tak naprawdę krok przed pewną decyzją, jaka była podjęta w gminie Ostrowice. Oni ten krok zrobili i w następstwie kolejnych decyzji zniknęli z mapy kraju jako gmina. My jesteśmy na tym etapie, że jeśli poszlibyśmy w tym kierunku, w którym poszły władze miasta, władze gminy Ostrowice, to również skończymy jako dzielnica któregoś z miasta ościennego. Całość konferencji prezydenta można zobaczyć na kanale YouTube Śląskiej Telewizji Miejskiej oraz naszej stronie internetowej www.tvstm.pl. Zapraszamy. W poniedziałek 26 lutego radni zebrali się na 9 w tej kadencji sesji Rady Miejskiej, w czasie której najwięcej czasu poświęcono finansom miasta oraz próbie ich naprawy poprzez przyjęcie m.in. nowego budżetu. Posiedzenie 9 sesji Rady Miejskiej miało na celu przede wszystkim przegłosowanie nowego budżetu, który został uszczuplony o około 20 milionów złotych w stosunku do tego przyjętego jeszcze przez poprzednie władze. Ten punkt wywołał sporo dyskusji. Ostatecznie projekt został przyjęty przy 13 głosach za i 7 przeciw. Cięcia budżetowe dotknęły niestety remontu stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka imienia Pawła Waloszka oraz budowy centrum przesiadkowego. W przypadku tej drugiej propozycji radni podjęli decyzję o rezygnacji z inwestycji. Na pewno jednak rewitalizacja stawu Kalina będzie kontynuowana. Poza kwestiami finansowymi radni pochylili się również nad podjęciem uchwał dotyczących wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Świętochłowicach do składu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz oddelegowania radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Sesję zakończyły odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej. Całość sesji można oglądać na kanale YouTube Śląskiej Telewizji Miejskiej oraz stronie internetowej www.tvstm.pl. Całość sesji można oglądać na kanale YouTube Śląskiej Telewizji Miejskiej, a także naszej stronie internetowej.
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej pochwaliła się sprzętem ratowniczo-gaśniczym zakupionym dzięki wsparciu kilku podmiotów oraz środkom pochodzącym z funduszy unijnych. 26 lutego w siedzibie Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach odbyła się roczna narada podsumowująca działalność jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Przy tej okazji zaprezentowano pojazdy pożarnicze zakupione w 2018 roku dla państwowych oraz ochotniczych jednostek Straży Pożarnej Województwa Śląskiego. W ubiegłym roku śląscy strażacy interweniowali prawie 70 tysięcy razy, co stanowi prawie 14% zdarzeń na terenie całego kraju. Zakupiony sprzęt więc z pewnością się przyda. Konkretnie tutaj znajduje się 39 pojazdów, natomiast to nie są wszystkie pojazdy, które zostały zakupione na terenie województwa śląskiego. Chciałem sprostować, to nie jest przekazanie, tylko taka prezentacja, bo te pojazdy już jeżdżą, są użytkowane, dlatego prezentujemy to, żeby pochwalić je, bo to jest praca wielu osób, wielu instytucji, które też rządu, który doprowadził do zakupu tak wielu pojazdów. Te pojazdy zostaną na lata i będą pomagać w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom całego Śląska. Ten poziom sprzętu, podobnie jak i osprzętu, jest coraz wyższy. Dzięki temu czujecie się też coraz bezpieczniejsi, a to chyba ważne w waszej trudnej pracy codziennej. Żeby nieść skuteczną pomoc, teraz trzeba mieć sprzęt, który nam w tym pomaga, bo człowiek oczywiście jest najważniejszym częścią tego zadania, natomiast sprzęt wspomaga i to bardzo realnie wspomaga w nas w działaniach i jak mamy porządny sprzęt, tą pomoc będziemy nieść szybciej i bardziej profesjonalnie. Za nami rok 2018. W krótkich słowach, jakby go można było podsumować w województwie śląskim? W województwie śląskim mieliśmy 69 tysięcy zdarzeń. Jesteśmy na drugim miejscu w kraju, więc tutaj ta ilość wyjazdów była mniej więcej ta sama zdarzeń. Natomiast to, co było bardzo istotne i na czym dużo skupialiśmy naszej uwagi, to był szczyt klimatyczny, który odbywał się w grudniu. To był długi okres planistyczny i zapewnienia bezpieczeństwa gościom z wielu krajów. Dziś to wszystko, co przygotowaliśmy w Miejskim Tygodniku Informacyjnym. Dziękuję, do zobaczenia.